Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Monster Hunter Rise. Jak widzicie, mamy dwie misje tutaj do załatwienia, przynajmniej w tej części wioski. Jeszcze nas będzie czekało coś w centrum zgromadzenia, w strefie przygotowań centrum, ale zanim to, moi drodzy, mamy zadania poboczne, co to było? Aha, to jest zlecenie za... O, wymiana kulturowa, tego nie kojarzę. Ha, już wiem, okej, tak, rzeczywiście, skąd się to wzięło, a nie pamiętam... Nie pamiętam nawet, gdzie mogę znaleźć pęczko latarni ani łodziaki, pewnie się o tym przekonam za jakiś czas. Tutaj mamy ten obóz na mroźnych wyspach. Ale coś, co chciałem powiedzieć, to, że przypomnę sobie, jakim jest ten chłopak, który tam nam towarzyszył ostatnio. Nie był kolejny, był to poniekąd dzieciak, bo to był Iori, czyli osoba, która zajmuje się tam placem kompanów. Pewnie mi to już napisaliście, ale mnie się po prostu przypomniało w międzyczasie, więc taka od razu rzecz. Myślę, że warta wspomniana. I cóż, w notatkach chłopcy mamy notes, mamy nową rzecz z Wysp Mroźnych. Jak kojarzycie, tam znaleźliśmy kolejny kliniec. Wiadomość z Wysp Mroźnych 1. Po wielu latach na morzu Harpun okrętu zmienił potężnego smoka w bryłę lodu, unosząc się na falach. Aha, czyli to jest... Okej, czyli to są też pewnego rodzaju historie tych lokacji, jak dobrze rozumiem, bo nie wiem, czy kojarzycie, tam jest ogromny szkielet rzeczywiście na mroźnych wyspach i wydaje mi się, że to chodzi o to. Notatki łowcy można na razie zamknąć i podejdźmy do Amona. Mondo. O, Lipki, muszę ci o czymś powiedzieć. Opracowałem nową specjalną technikę ulepszania broni, by zwiększyć nasze szanse przeciwko Furii. Nazywam ją ulepszeniem broni Furii. Stosuję w niej materiały Furii, by jeszcze bardziej wzmocnić broń. Kiedy zbierzesz niezbędne materiały, przynieś je tutaj, to ci pokażę. Mamy co nieco w sumie, więc można zobaczyć od razu. Ulepsz broń Furii. Materiały pochodzące wyłącznie z nagród Furii można wykorzystać do uzyskania specjalnych umiejętności Furii, czyli też całe orzechy. Dla każdego rodzaju broń wybierz broń, do której chcesz dodać umiejętność Furii, korzystając w później opcji aktywuj umiejętność Furii. Po ustawieniu umiejętności Furii jest ona umieszczana w gnieździe Furii broni. Nie da się swobodnie jej usunąć, ale większość z nich można zastąpić inną umiejętnością Furii albo cofnąć do ustawienia pierwotnego. Jeśli chcesz wypróbować coś nowego, wystarczy ustawić nową umiejętność Furii. Jeśli nadpiszesz umiejętność Furii, możliwe jest przywrócenie ostatniej umiejętności Furii tej broni. Aby to zrobić, w znajdującej się później opcji ustaw umiejętności Furii, wybierz umiejętność Furii, obok której znajduje się ikona z żółtą strzałką. Dobra. Okej. I to jest ciekawe. Teraz zobaczmy to. Gniazda Furii. Wzmocnienie ataku czy wzmocnienie wody? Wzmocnienie ataku sobie wrzucę. Czemu by nie? To nie są jakieś ultra drogie rzeczy, więc myślę, że warto. Na razie bym jeszcze może wrzucił do tego muszlopału. Chyba tak. Chyba do tego muszlopału sobie to wrzucę. Jeszcze ten kościany lancopał też jest fajny, ale... Nie, muszlopał jest chyba najlepszy. Więc wrzucę to jeszcze może... Chyba premię obrońcy. Do obrony, przepraszam. Z nieobrony. I za to płacimy kwitami i kasą. Dobra, na razie tyle, bo cała reszta, jak widzicie, ekwipunku moje raczej jest na bardzo podstawowym poziomie rozwoju. Część broni powykuwałem w międzyczasie, ale to tyle, co chciałem wam w sumie powiedzieć. I przekazać im. Pójdźmy już teraz do Hinoi, moi drodzy. Chociaż jeszcze pewnie coś tam nam będzie się świeciło, co nie? Tak jest. Dobra, to do reszty misji pójdziemy za chwilkę. Znowu troszkę fabularnego wstępu, prawda? O, hej Lipki, będziesz miał ręce pełne roboty z maglama... A to jest magna, a nie magma. Okej, nie umiem czytać. Magna Malo i Furio naraz. Ale jeżeli Kamura się zjednoczy, to możemy osiągnąć wszystko. Po każdej nocy wstaje dzień. Tak, i zawsze jest wschód słońca, tak, czy jakoś tak to było. Po każdym deszczu pojawi się słońce, nie pamiętam teraz z tego. Było jeszcze jedno takie powodzenie bardzo... powiedzenie bardzo podobne. Na razie zwiadowcy nie znają położenia Magna Malo. Lepiej zachowajmy ostrożność. Ciągle zostało trochę trzechgwiazdkowych zdań, może by się nimi w końcu, ja już go poganiam. W międzyczasie zajął. Dobra, Furia zmienia się z każdym kolejnym zadaniem, również zwykłym. Otrzymywane nagrody Furii zależą od stopnia trudności, który oznaczono na tablicy zadań i napotkanych potworów, przepraszam. Jezu, nie umiem czytać dzisiaj. Dobieraj zadania według swojego poziomu umiejętności i pożądanych materiałów. Podczas rozgrywki wieloosobowej zadania, które możesz zaakceptować z księgi zadań, mogą się różnić w zależności od gracza. Niemniej gracz może dołączyć do zadania dotyczącego Furii przyjętego przez innego gracza, jeśli spełni warunki dołączenia. Okej, zadanie dotyczące Furii. Mamy, jak widzicie, tutaj wielkiego Izursiego i możemy to przyjmować, jeśli chcemy. Ale mam jeden problem.
nie chce mi się tego robić teraz, bo to nie jest nic ultra ważnego. Może z Gromnirem będziemy to robili. Ale szczerze, samemu teraz chcę pocisnąć fabułę, jak mówiłem. Wielokrotnie już o tym wspomniałem, chcę pocisnąć fabułę. Ale co tutaj mamy? Potwory, polowanie na duże potwory. Można to zrobić, bo i tak będę na duże potwory polował. Tak więc weźmy sobie zadanie trzygwiazdkowe. I powiedzmy, pójdźmy na... Dobra, i tak musimy zrobić jeszcze dwa zadania. Tutaj będziemy mieć całkowicie nowe zadanie z Barotem i chciałbym to zrobić w kolejnym odcinku tak, żebyśmy mogli sobie też te równiny piasku troszkę lepiej zwiedzić. Bo dzisiaj już mamy 5 minut zajęte, a jeszcze będziemy musieli pogadać z paroma osobami, tak więc ja bym sobie może pożył na jajeczny problem. A to jest też równiny piasku, okej, to nie. To może toksyczną poczwarę na wielkiego wrogiego do zatopionego lasu, bo to jest już miejsce, które znamy aż za dobrze. Nie musimy się jakoś z tym ultra bardzo spinać. Tak więc na spokojnie jeszcze będziemy mogli pójść do centrum. Ja wiem, że mogę się przenosić szybciej po menu, ale tak, w sensie z menu, z poziomu menu, ale tak też jest fajnie. Miss Utsushi. Uszanowanko, eksperymentujesz z różnymi rodzajami broni? Widzę, że się starasz. Nauczycie więc nowych przełączanych umiejętności. Znajdź właściwą kombinację, aby zyskać niebywałą moc. Mieszaj i łącz, aż będziesz zadowolony. Właśnie, cały czas zapomniałem o tym, żeby korzystać z ataku X plus A. To jest coś, co mi jakoś nie wchodzi w głowę. Wybaczcie, ale wiem, że pewnie już mieliście po ostatnich dwóch odcinkach znowu takie lipki, używaj tego ataku. No, nie mogę się przyzwyczaić. Okej, okay, wybuchozryw dostałem jako kolejną umiejętność. Spoko. Może kiedyś. Na razie nie. W sensie nie mam potrzeby. Ale tu jeszcze mam jednego. Pana, Kowala Nakago, który znowu widzicie, rzecz od Kowala, druga. I jak widać, ona zupełnie oddzielna od tego, co nam powiedział Hamon. Lepki, mam dla ciebie interesujące wieści. Mistrz Hamon pracuje nad nową modyfikacją, nazwał ją ulepszeniem broni Furii. Użył do niej specjalnych materiałów Furii, by wzmocnić broń dużo bardziej niż normalnymi środkami. Takie ulepszenie na pewno da ci przewagę na polu bitwy. Wypróbuj je. Wiem, że chcesz. I to tyle. Co nie powiedział nam to samo, co nam powiedział tamten Hamon. Śmieszny troszkę. Ja bym miał jemników. To jest kolejna rzecz. Na zasadzie wysyłamy x naszych miał jemników różnych. W sensie no i kynosów i koleżkoty na takie zadania, które z których nam przynoszą na przykład materiały i to jest mega, po prostu tutaj ta gra nawet nie jest jakaś ultra trudna pod tym kątem, w sensie wiecie, wysyłacie jednego czy drugiego zwierzaka i on wam przynosi większość materiałów, których potrzebujecie. Okej, może nie te najrzadsze, wiadomo, ale no nie odczuwam tego, jak bardzo bałem się, że ta gra może być ciężka. Naprawdę. Dobra, to tyle, moi drodzy. Wyruszamy z zadaniem. Nawet się nie bardzo bawię w jedzenie, bo nie mam po prostu potrzeby. Nawet w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku się w sumie niepotrzebnie bawiłem w... No czekajcie, może przeczytam najpierw opis misji. O rany, syn Lorda usłyszał o wielkim wrogim w zatopionym lesie i udał się na polowanie. Głupiec, przy najmniejszym zagrożeniu weźmie nogi za pas. Czy możesz zlikwidować te bestie, zanim skrzywdzi Lorda? Doradczyni Lorda, okej. Okay. I zaraz powiem to, co chciałem powiedzieć. Bardzo mi się podobają te rymy w wersji polskiej, to jest naprawdę fajnie, ładnie zrobione. Po prostu pasuje, tak? To tłumaczenie jest naprawdę niezłe. Jadowity dowódca, wielki wrogi. Niektóre rzeczy są może nie do końca... Może wymagają przyzwyczajenia z mojej strony, ale... To tyle, naprawdę jak dużych problemów do tego tłumaczenia tutaj nie mam. Jedna rzecz, którą chciałbym na pewno jeszcze tutaj podkreślić, to... Adiotu nie mogę wziąć, bo mam maksimum. Jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, to to, że właśnie w poprzednim odcinku wziąłem sobie te wszystkie dango i inne rzeczy. Ja wiem, że one są ogółem, boże, powinienem mieć przed każdą misją, bo punkty, tak, i tak dalej. W sumie, no, tak, powinienem był to robić. Wziąłem to w poprzednim odcinku i widzicie, zmarnowało się na dobrą sprawę. Bo nie można tego inaczej powiedzieć niż to, że się zmarnowało rzeczywiście to co tam wziąłem, zjadłem i zużyłem. Więc no, sobie jeszcze troszkę bym poeksplorował, dosłownie malutka ilość eksploracji. Bo chciałbym dojść w jedno miejsce, które widziałem już jakiś czas temu, w którym jestem pewien, że nas nie było. A wydaje mi się, że tam może być kliniec albo obóz. Właśnie, tutaj jeszcze żadnego obozu nie odkryliśmy, co jest ciekawe. A to może być warty świeczki.
No i tak jak mówię, przydałoby mi się wiedzieć, ile jest obozów, bo ile jest na przykład tych ukrytych rzeczy, to wiemy, tak? Wiemy, że na każdej mapie jest 10 klińców ukrytych, ale na przykład nie znamy ilości, kurde, już myślę, że to jest kliniec, to jest po prostu w skalę jakby pęknięcie, szkoda. Nie mamy podanej ilości obozów, które są dostępne, tak? I to mnie zastanawia. Czy na każdej mapie są koniecznie dwa, czy po prostu może być jeden, mogą być dwa, może być, nie wiem, na razie Gromi mówił, że maksymalnie dwa, ale... No zakładam, że tak raczej jest. No, te mapy, jakby było więcej niż dwa, to tak troszkę średnio bym powiedział, jeśli chodzi o logikę. No, nie widzę potrzeby, żeby było więcej niż dwa obozy. Ej, co tam jest? Co to jest za potwór? Aha, to jest po prostu Arzuros chyba. Z tego co widziałem. Zobaczmy, rozglądam się i cały czas szukam tego miejsca, które widziałem. Z odległości. Może jak pojedę troszeczkę wyżej. Ja wiem, że tutaj miałem liany zaraz obok, ale jestem typowym lepkiem. O, proszę. Patrzcie, co znalazłem. Haha, obóz. Znaczy, miejsce na obozowisko. Ale to jest fajne. I to mnie cieszy. Akurat to nie było miejsce docelowe, do którego chciałem dojść, ale... Zawsze jest już coś. Tutaj jest moje miejsce docelowe, które już widzę przed sobą. Znaczy ono byłoby chyba zbyt oczywiste, może jak na taki punkt, ale może tam będzie jakiś kliniec czy coś, prawda? Kto wie. Temu, jak mapy już raz zwiedzimy, czy dwa razy zwiedzimy, to praktycznie potem poruszanie się po nich będzie już raczej dużo, dużo prostsze. Po schodkach wspinanie się to jest coś pięknego. Więc zobaczmy, jest kliniec? Nie ma klińca. Może i to już byłem. Ale nie, wydaje mi się, że nie było nas tutaj jeszcze. Może będzie u góry, też będzie warto zajrzeć. Na razie bym chciał jednak obejść to jeszcze wokół, tak na wszelki wypadek, żeby spojrzeć. Ja tu klińców nie widzę. Chyba, że ja mówię, słowo kliniec mi się mega spodobało i zostaję przy nim na razie. No i nie ma. Wydaje mi się, że to już mogłem być i ten kliniec po prostu został przeze mnie dobyty. I patrzcie, tam się tłuką. Chyba, będą się tłukły, będzie fight? Czy nie będzie fightu? Chyba nie będzie fightu między potworami, ale to żaden problem. Po prostu... A, tak, tam już zdążył uciec. Dobra, to cóż, lecimy moi drodzy na wrogiego. Tylko trzeba pamiętać, żeby uważać na jego truciznę. A, właśnie, ja na przykład teraz. Pięknie, trafiony jednym kablobakiem. Trafiony drugim kablobakiem. No, mnie się teraz oberwało. Żebym sobie jeszcze szybko przerzucił ekwipunek. Odpowiedni. I lecimy z nim. O, piękne obrażenia. No i tak, zdecydowanie. Jestem absolutnym fanem bliźniaczych ostrzy, muszę przyznać, już teraz. Oj, tylko żeby... Nie wiem, czy wejście w samą tę chmurę powoduje od razu, że jesteśmy otruci, czy nie. Coś zepsułem, dobra. Sobie go przy sobie odznaczyłem. Dobra. Czekamy. Oj, to nie do końca było mądre, bo... Teraz na przykład zostawiłem sobie tryb demona cały czas włączony i przez to straciłem dużo wytrzymałości. To naprawdę nie jest, jak mówię, mądrym pomysłem. Tak. Znowu. Głupota z mojej strony. Pięknie. Ale obrażenia nam weszły. A, kurczę, akurat wypiłem miksturę, jak nam tutaj chyba nas kotę uleczył. Czy nam zaraz rzuci te leczki. O, i pięknie akurat stanął w idealnym momencie, jak sobie włączyłem tryb demona. No uwielbiam, tak? Granie tutaj... Mówię, w trybie demona zobaczcie, jak się szybko poruszamy, to jest też niesamowite. To jest, uważam, że jeden z lepszych elementów tego... Fuck. Tego trybu, no i tyle właśnie ze mnie. Dostanie, jak zaraz się nie wyleczę. Leczmy się, to jest naprawdę ciekawie. Trucizna krótko wcale nie trwa. I właśnie ta mała trucizna od tych maluchów też nie jest najlepsza. Trzeba uważać. Cały czas mam wrażenie, że się czasami z niego odznaczam, z tego wielkiego wrogiego. Ojej. Widzieliście, co to było w tym trybie demona? To jest X plus A w trybie demona. Oj tak. O Jezu, te obrażenia. Tylko, że my jesteśmy totalnie wtedy... Wtedy nie możemy po prostu nic zrobić, jak użyjemy X plus A, ale o ja pierniczę! Ta ilość obrażeń to jest niemiłosiernie dużo. Mega atak. Dobra, wypijmy miksturkę. Nam te małe wrogi tutaj troszkę
nawaliłem, muszę przyznać. Lecimy z nim. O tak, akurat mu się, akurat się zmęczy. O, kurde, już liczyłem, że będzie ciekawie, ale... Niestety, zmęczył się i kurczę, myślałem, że mu wejdzie to całe combo. Ale to jest... Nie, ja się jaram, to ja mówię. Ja się jaram, dobra, na razie go odznaczę, bo on tam strzelił na dół. A ja bym chciał sobie pozbierać po prostu materiały w międzyczasie, które tutaj mamy do zebrania. Chodź mój piesełku. Tutaj więcej wrogich idzie, ale z nimi się raczej bić nie chce. To są raczej głównie pierdoły jakieś. Ale też mimo wszystko warto zebrać. A czemu by nie? Wiecie co? Pójdę na przykład... Musimy pójść jeszcze na te góry, bo chyba wydaje mi się, że tutaj jeszcze nas nie było. To może być... Może być coś ciekawego. Tutaj bym stawiał na kliniec nawet w tym miejscu. Szczerze. Chociaż może to jest akurat za blisko. No nie, niestety nie, ale jest ropucha. Można ją zawsze wziąć. To muszę się nauczyć też, żeby chować broń po prostu szybciej. Przy pomocy klawisza biegu. Tak jest wygodniej niż chowanie tego Y-kiem. Oj. Co ja w ogóle robię? Halo, lipki. Maria. Dopiero co nauczyłem się biegać i znowu praktycznie zapomniałem, jak się to robi. Szukaj klinica. Aż tak bardzo też nie boję tego HP tego wrogiego, bo zanim ono się zacznie rzeczywiście odnawiać, to troszkę minie. Para ropucha, żaba wydziająca gaz paraliżujący unieruchamia on każde stworzenie, okej. Okay. Worth to know. Pięknie. Idealnie po prostu spadłem. Zaczyna się coraz lepiej robić. Czekajcie, muszę się tam wskoczyć jeszcze raz. Nie mam całego potwora wyekwipowanego, wyznaczonego. Czekajcie, chciałbym tutaj wejść na górę na spokojnie, albo jeszcze w sumie obejrzeć to wokół. Tutaj nie ma klinica. No mówię, ta pogoń za klinicami to jest coś, co mnie też jara, bo jestem zbieraczem strasznym. Dobra. No nie, tutaj niestety klinica nie ma. Tutaj w tym drzewku też go nie widzę, a to byłoby kolejne dobre miejsce, uważam. A tam coś jeszcze jest, tak? A, chyba to jest ta polana zaznaczona, jak dobrze rozumiem. Tak, tak jest, to jest po prostu ta polana. Nic tutaj pewnie więcej nie będzie. Ale antidobra też się przyda. No i w sumie to chyba na razie tyle. Niczego więcej już tutaj sensownego nie widzę. Można byłoby się najwyżej przejść tym brzegiem, żeby spojrzeć, czegoś tutaj nie ma ciekawego. Ale nie sądzę. Raczej to są takie miejsca, gdzie... które są dosyć casualowe, więc nie sądzę, aby się tutaj coś, tak jak mówię, znajdowało. Widzę, że nasz wrogi kochany jest gdzieś u góry na jednym z miejsc. Zaraz tam też zajrzymy. Już go przecież dobijemy. Tylko jeszcze bym się chciał wspiąć tutaj, ale wydaje mi się, że już jestem... Tak, to już jest chyba granica mapy. Tak, mam rację, dobra. Teraz gdzieś schodzimy. I lecimy już do wrogiego, żeby nam się... Tak jak mówiłem, nie odnowił za bardzo. Ops. Bierzmy orzech. W sumie bym sobie jeszcze jedną rzecz zrobił, ważną. Czyli ostrzałka. Znaczy osełka, tak? Ostrzałka. Jeden pies w sumie. I może bym sobie zjadł przydziałowy prowiant. No powiedzmy dwie sztuki. Powinny być idealne. Dobra, i lecimy stąd. Ten kwiat mnie w ogóle tutaj intryguje strasznie, ten różowy, ale wątpię, aby był zdatny do jakiegokolwiek zbierania. Dobra. Zium na górę. I cały czas się tutaj widzicie, rozglądam za jakimiś ciekawymi, znowu mówię, klinicami albo czymkolwiek. Jeszcze tutaj do jednych ruin czy drugich skoczę, zobaczę, czegoś nie ma. No bo, no kurczę, lubię to zbierać, tak? A jak wiem, że jest ich gdzieś na mapie, no to tym bardziej mi to gdzieś tam kusi. Tam są znowu kolejne ruiny, ale chyba... Nie, to jest po prostu to, na co już wchodziliśmy, nieważne. Dobra, schodzimy, moi drodzy, w takim razie do wrogiego. I on tu teraz jest. Jakby był pod nami? A, jest rzeczywiście pod nami. Dobra, czekajcie, zobaczmy. A,
Chciałem go uderzyć, żeby on sam z wyskoku. No nie! Naprawdę? W sensie, czy on sobie jaja ze mnie robi? Uwielbiam. Moment, kiedy zaskakuję przeciwnika i on akurat ucieka, biega ode mnie. Mam nadzieję, że nie ma tutaj takich przeciwników, którzy cały czas będą uciekali. Takich dużych potworów, bo mnie chyba szlak trafił. Nienawidzę uciekających potworów. No, to było całkiem niezłe, znowu atak z wyskoku. Spróbujmy go, kiedy się na nas rzuca. O, chciałem powiedzieć, że właśnie zaatakujmy go kablobakami, ile damy radę. Oj. Wspomniałem, żeby mieć atak kablobaka, muszę najpierw sam go najpierw muszę sam deaktywować sobie broń. Co zrobiłem? Akurat antidotum działa troszkę wolniej niż pozostałe rzeczy i trzeba je pić nieco dłużej. Lecimy z nim w takim razie. O, myślałem, że dostanę tym ogonem. Fuck. A i dostałem, tylko że chwilę później. Staram się nie pierniczyć znowu w uciznę. No i tyle mi to dało. Próbuję go na razie tak, powiecie, powoli zachodzić gdzieś tam od boku, od tyłu. O, dobra, nie jest za dobrze. Ręka zdrowia, jedna, druga. Zbierzmy je, bo się przydadzą. Lecimy z nim po prostu, no trudno. Nie ten przycisk, jasna cholera. Przepraszam za słownictwo, ale już. Teraz się wkurzyłem na samego siebie. No i brawo, jeszcze nawet nie wypiłem antidotum. Znaczy on jest teraz niby już na wykończeniu, ale mimo wszystko nie chciałbym umrzeć w kluczowym momencie, tak? Jakbym dostał na przykład obrażenie, że zostałoby mi bardzo mało HP, a antidotum jakoś ultra dużo nie kosztuje, jak dobrze pamiętam. No i co? Pierdzielę to po prostu. Zrobię mu rzeź. O, widzisz, że uskok, nawet jeśli przejdziemy przez truciznę, to uskok nam wiele tej nie daje. Ale zabiliśmy. Co, że jesteśmy po trucie, ale to już nas nie zabije. To było krótkie polowanie. Myślałem, że będzie dłużej, ale no cóż. Wrogi nie należy do najsilniejszych potworów, na pewno nie w tym momencie już dla nas. Z drugiej strony, no liczyłem, że troszkę więcej sobie tutaj poeksploruję i na przykład gdzieś tam coś fajnego znajdę, ale no niespecjalnie niestety. Ale będzie można jeszcze pogadać w wiosce przynajmniej i dowiedzieć się coś na temat kwestii misji, którą dostaniemy a propos obozowiska tutaj jednego. Aż kto wie jak to jeszcze będzie wyglądało. Chyba po zakończeniu misji automatycznie i tak dostaję maksimum HP. Chyba, że coś mnie innego wyleczyło tutaj w międzyczasie. No nic, nieważne. A tu jeszcze są jakieś w ogóle ciekawe schody, ale my już na nie wchodziliśmy. Wiadomo, że tutaj nasz pieseł się dziwnie zachowywał. No i tyle. Znaczy nasz pieseł, liseł. Fajnie, że mu te oczka widać kolorowe. To jest urocze. Mówię, mega, mega szanuję za pomysły, za pomysłowość i nieustanną dosłownie różnorodność broni i zbroi w tych grach, no bo po ile projektów tutaj jest wrzuconych, to jest dla mnie coś cudownego, tak samo te potwory, ich biologia cała, wszystko, w sensie morfologia, całość ich ruchów, umiejętności, no kurczę, to jest naprawdę masa takiej drobnej wiedzy, która nie jest w żaden sposób, wiecie, ważna, ale jest to widać po prostu. Ja to mega szanuję w tej grze i w tej serii w ogóle. No, nie wiem, jak mam to wam inaczej jeszcze wyjaśnić. Po prostu szanuję za pasję, która jest włożona w tę grę, no. Nie mogę tego inaczej użyć. Nie mogę znaleźć innego sensownego tłumaczenia. Dobra, mamy tutaj naszego hukacza. W sumie to można go od razu jeszcze wziąć na karmienie małe. Bierzemy sobie też przy okazji pewnie misję na następny odcinek, bo nawet wiem, co będzie, czym ona będzie, bo
Pamiętacie, że mamy jedną niezrobioną jeszcze, niezrobionego jeszcze potwora i mamy też całkowicie nowe pustynne równiny, tak? Czy jakoś to nazywało. I myślę, że wiecie, że to będzie właśnie nasz kolejny cel. Dlatego, że i chcę wam pokazać nowego potwora i chcę wam pokazać nową lokację, więc... Uważam, że to będzie fajne na koniec odcinek. Proszę bardzo, jeszcze mamy dodatkowo doktora Zenciego, który oznacza nam loterię. Znalazłeś miejsce na podobóz w zatopionym lesie. Starszy Fugen poprosiłbym, bo mógł rozłożyć tam obóz. Miałem nadzieję zacząć od razu, ale w okolicy jest niespokojnie. Czy mógłbym cię prosić zająć się tym dla nas? Podobóz może zwiększyć zasięg ekspedycji. Pomyśl o tym jak o przysłudze za przysługę. 8 wrogi w zatopionym lesie, nie ma problemu, to będzie banał. Prędzej czy później to zrobimy. Lecimy tylko na loterię. Rzućmy sobie coś, nie coś. Kumulacja, o proszę bardzo, żebym wygrał. Chyba tak. A to by wychodziło. A, wziąłem wszystko. U niego też warto chodzić na wyprzedaż i prawda, kupować rzeczy jak ktoś chce, ale szczerze mówiąc, mnie raczej większość jego przedmiotów nie interesuje. One, w ogóle mamy masę kasy w tej grze i masę rzeczy. Ta gra nas mega nagradza, jeśli chodzi o kwestie finansowe i punktowe i nie ma co się spinać o to aż tak. Ja kiedyś się spinałem, jak widzieliście, zresztą ostro. A nie ma to po prostu sensu, po prostu wydawajmy to śmiało. Tutaj nie ma co być takim totalnym zbieraczem jak ja. W sensie podczas misji owszem, ale po misjach nie, po prostu lecimy z tym co mamy i wydajemy to na nowe zbroje, nowe przedmioty, cokolwiek, tak? Dobra, jeszcze szybko sobie zaakceptujmy nowe misje poboczne. Co tutaj mamy? Duże potwory łapanie? Nie, absolutnie nie jara mnie łapanie, muszę przyznać. Zniszczone części możemy wziąć i możemy wziąć sobie, powiedzmy... Czy grzyby będą na pustyni? Nie wiem, możemy wziąć i tak. I mamy te zadania z Mroźnych Wysp. Przyjąłem sobie tę misję i byłem raz na Mroźnych Wyspach, brawo ja. Ja teraz mam zamiar iść na pustynię, no inteligentnie. Dobra, weźmy sobie, jak mówię, Barota, czyli naszego nowego przeciwnika w następnym odcinku, z którym będziemy walczyli na równinach piasku, czyli znowu nowej lokacji, której jeszcze nie odkryliśmy. I w następnym odcinku wychodzi na to, że też będziemy powoli szli na wyższy czterogwiazdkowy level, tak więc dziękuję wam moi drodzy za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discord, dostańcie patronami na patronacie, gdyż każdy złotówka się do rozwoju kanału. A ja sobie jeszcze tutaj tu nieco... Zrobię sobie tutaj jeszcze parę rzeczy takich związanych z pierdołami i z administracją i w kolejnym odcinku, powiem, że ten będzie krótszy, w kolejnym będzie myślę, że przede wszystkim kolejny będzie dłuższy, a dwa będziemy zwiedzali nowe rzeczy i jak mówię, ruszymy na nowego potwora, więc do zobaczenia do następnego już wkrótce i na razie.